zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, giełda amerykańska, Dow Jones, kompletnie nie reaguje na wojnę na Ukrainie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Dow Jones no, dzisiaj ma gdzieś 36 tysięcy, tak, także jeżeli ktoś inwestował w Dow Jones w 1987 roku, powiedzmy, no to wtedy Dow Jones był około 2-3 tysiące. W 1997 no to był około 5 tysięcy. W 2007 no to było około 18 tysięcy. W 2018 było 20 tysięcy. Także to jeszcze to za Trumpa. No i teraz jest 34 tysiące. No i wszyscy doradcy mówią, że wszystko wygląda super elegancko, bardzo dobrze i tak dalej, no ale jest możliwość, że coś złego może się stać. No coś złego może się stać. No na razie w Ameryce to giełda szaleje niezależnie od tego, czy Biden wydaje tryliony na najróżniejsze socjalistyczne mrzonki. No, zadłużenie Ameryki teraz jest 30 trylionów dolarów, no to są straszne sumy, no bo jak sobie policzycie na, powiedzmy, na 300 milionów ludności, no to nie, to są niezłe pieniądze. Giełda, dlaczego giełda jest tak ważna? No giełda jest tak ważna, bo w sumie bardzo dużo ludzi, którzy pracuje, może sobie odkładać. Jest ten tak zwany drugi filar, można powiedzieć. No bo pierwszy filar, no to jest Social Security, czyli społeczne bezpieczeństwo. I jak to działa? No jak ktoś pracuje, no to pracodawca musi odłożyć 7,5% pensji, dodatkowo dać. No i pracownik jest mu odejmowany 7,5%, także ma 15% ze swojej pensji, powiedzmy rocznej, czyli to jest, tak jest 1 na 7, 1 na 6 miesięcy, jeden miesiąc idzie na emeryturę. No i z tymi pieniędzmi, co jest ten magiczna sprawa? No magiczna sprawa jest taka, że tam oni dodają trochę pieniędzy ze względu na inflację, także są jakieś takie poprawki, no ale nie dają wszystkiego. No i w zasadzie jak się przechodzi na emeryturę, to w wieku 62-63 lata to jest wczesna emerytura 80%, a w wieku 67 lat no to jest już pełna 100% emerytura. To nie są duże pieniądze, dlatego że emerytura jest zabierana tylko do 140 tysięcy. Wszyscy inni, którzy zarabiają ponad 140 tysięcy, no to nie partycypują. Nie są zmuszeni do partycypacji, no bo ludzie mówią, że później ta państwowa emerytura by była za duża dla tych zarabiających. No i teraz co jest? No jest ten drugi filar, czyli 401k, czyli 401. I te 401, no to można sobie odłożyć przed podatkami. No i tutaj jest właśnie ta sprawa, że rząd, czy państwo, czy urzędnicy na tym wychodzą bardzo dobrze, bo 401k to można odłożyć tam 10-15% swojej pensji, ale przed podatkami. Także jeżeli, powiedzmy, ktoś zarabia tam 100 tysięcy, no to jest $50 na godzinę, no to jest w miarę dobra pensja, bo teraz najniższa stawka minimalna, no to jest około $15 w wielu stanach, czyli gdzieś $30 tysięcy rocznie. No ale powiedzmy te 100 tysięcy, no to musiałby zapłacić około tam 15-20 tysięcy w podatkach. No ale jeżeli odłoży, powiedzmy, te 15%, czyli 15 tysięcy, no to tylko jego dochód na ten rok jest tylko 85 tysięcy i płaci podatki od tych 85. No ale kiedy rząd wchodzi? No rząd wchodzi i zabiera podatki wtedy, kiedy się zaczyna wypłacać. No ale te 15 tysięcy, powiedzmy, idzie na ten Dow Jones, no i te 15 tysięcy jest inwestowane i wzrasta. Dlatego, że tak, jeżeli ktoś
się odkładał 15 tysięcy w 87 roku, kiedy Dow Jones był 2 tysiące, no to dzisiaj już jest 20 tysięcy, 30 parę tysięcy, no to 15 razy więcej miałby dzisiaj niż to, co miał powiedzmy 22 i 13, no 35 lat temu. No, a dlaczego tak mówię? No bo ta wojna z Ukrainą, no Dow Jones i S&P 500, czyli to jest inny taki można powiedzieć czujnik czy miernik, jak giełda inwestuje, no spadło przy sporo, no a później to wszystko wróciło. Sporo inwestorów, sporo tych doradców inwestorów, no to właśnie mówi, że w zasadzie no to trzeba kupować stoki, no bo jak i tak będzie to, co się będzie działo, no to nie ma żadnego znaczenia, że bo jak wszystko się rozpierdzieli, cały świat się rozpierdzieli, no to czy się ma, czy się nie ma, no to nie ma znaczenia, a jak się ma, no to jest jeszcze lepiej. No w czasie tego kryzysu kubańskiego, kiedy tam Ruscy, Kruszczow starał się, no były te sytuacje z tymi rakietami, które miały być lokowane na Kubie, no to był, pośrednio to była tam odpowiedź na Turcję. Ameryka i NATO tam kombinowała z Turcją, także to Ruscy odpowiadali. No ale to 7% spadło, no bo to nie spadało jeszcze więcej, no bo wszyscy doszli do wniosku, że ci, którzy sprzedawali, no to byli głupi, no to wpadali ci, którzy kupowali, oni uważali, że byli mądrzy, także to w ten sposób działa. Zawsze się znajdzie ktoś, co będzie chciał kupić na tego, który będzie chciał sprzedać tanio. Tak? Także to do zera nigdy nie spada. No, wielu ludzi to się denerwuje i wycofuje swoje pieniądze z giełdy, zamienia na dolary i wsadza je pod materac. No, albo jeszcze gorzej robi i zaczyna inwestować w najróżniejsze sztuczne pieniądze, te bitcoiny i tak dalej. No i tam to już w ogóle ryzyko jest szalone. No dobrze było, jak ktoś kupił po 10 i 20 dolarów za bitcoina i mógł sprzedać za 60 tysięcy, no ale to mało jest takich ludzi. Większość ludzi no to jednak traci na tych przeskokach. Wszyscy się podniecali tym, no ale większość ludzi jednak nie zarobiła na tym sztucznym pompowaniu. No Putin ma spory problem teraz na tej Ukrainie. Hitler jak walczył w 1941 roku, no to Fritz Todt, no ten fachowiec, biznesmen, industrialista, przemysłowiec i człowiek z ciężkimi pieniędzmi, no to w 1941 roku właśnie już ostrzegał Hitlera, że wojna nie może być wygrana, no wojskowo, militarnie, no i że jedyne co, no to trzeba jakoś zakończyć to politycznie. No i teraz Putin jest w podobnej sytuacji, tyle tylko, że Hitler to powiedział, że ma inne plany, no według jego książki, tego Mein Kampf, czyli moja walka, no i to wszystko się zakończyło, jak zakończyło. Teraz jak się zakończy z Putinem, no negocjacje są zawsze jakieś przy stole, ale nie było dla Niemców jako takich, no to nie było zagrożenia, że Niemcy wyparują, tak, tam były duże straty, no bo dużo tych Niemców było złapanych pod Stalingradem, tam setki tysięcy ludzi zginęło, no ale później była ta zimna wojna, Ruscy zajęli Polskę, cały blok wschodni, no to Amerykanie nie pozwolili Ruskim zjeść się nawzajem, nie pozwolili, żeby zostali kanibalami. Plan Marshalla zadziałał, no i to wszystko Rosjanie, Niemcy jako tacy zaczęli się odbudowywać. No, Polska czy Niemcy wschodnie się odbudowywały, no ale to wszystko pod tym zamordyzmem komunistycznym, także ten sztuczny twór,
siłowy, no bo jednak cały ten blok wschodni, cały blok komunistyczny, no to zbudowany był na kiju, zbudowany był po prostu na więzieniach, na szykanach. Dużo ludzi miało ten entuzjazm powojenny, no ale to był jednopartyjny system szykanowania. Polska nie zginęła, duże były przemieszczenia, dużo ludzi zabito, w tym czasie komuniści zabili, zniszczyli, wywieźli i tak dalej, no ale Polacy jako tacy nie zginęli, Niemcy jako tacy nie zginęli. No tam duża sprawa była, że po 20 latach, no to był jednak brak tych mężczyzn, był brak tych mężczyzn, był brak tego przyrostu naturalnego, dlatego zaczęli sprowadzać tych gastarbeiterów, czyli Turków, no bo Turcja była wtedy w NATO, Niemcy sobie wykombinowali, że tam będą przyjmowali tych gości robotników na 2-4 lata, później ich wygonią, wezmą następnych i następnych, no ale niestety cały ten muzułmański, można powiedzieć, świat zaczął wchłaniać Niemcy. No i dzisiejsze Niemcy, no to są tymi Niemcami RFN-em, który był wykończony przez to, że brakowało ludzi w Niemczech. W Rosji tak samo, w Rosja też nie upadnie, i Rosjanie jako tacy nie upadną, Rosja nie upadnie, jedyne co, no to będzie upadek Putina, tak jak Hitlera, także życie, czy ta egzystencja, no to jest wątpliwa nie dla Rosjan jako takich, tylko dla przywódcy, no i przywódców naokoło. Tam wszyscy ci oligarchowie, ci wszyscy kolesie, ci wszyscy złodzieje, którzy jak oni się tam nazywali, no wszyscy ci partyjni zamienili się na znienacka na kapitalistów. No i kupowali te wszystkie kluby Chelsea, jachty i tak dalej. No i oni i stracą, no ale naród jako taki, państwo jako takie, no to dojdzie do siebie. To ryzyko, no to teraz jest niestety na szyjach tych przywódców. No retoryka się rozgrzewa, tam nowości, to dzisiejsza taka gazeta Prawda, no to właśnie mówili, że powiedzieli, że to trzeba zlikwidować Ukrainę. No to są straszne słowa. Sergiej Karaganow, taki przywódca intelektualny Rosji, no to właśnie powiedział, że ci egzystencja, czy to zachowanie tej grupy politycznej oligarchów, no to w zasadzie jest w stanie wojny. No i tłumaczył, czy mówił, że może być wojna atomowa. No wojna atomowa, no to byłoby niebezpieczne. Ameryka, Stany Zjednoczone przez lata dostarczały broń Ukraińcom, pomimo, że nie są w NATO, ale teraz ruska ambasada żądała, żeby Amerykanie przestali dostarczać broń. No tam to jest teraz taka sytuacja, jak muhadżedyni w Afganistanie dostawali tą broń, amerykańską i rozwalali te wszystkie helikoptery i czołgi, także to na dzień dzisiejszy to jest dokładnie taki sam scenariusz. No już cała ta w 2014 roku, no to było to podobne. Putin bardzo blisko dociągnął świat do nasz kraj wojny światowej, wojny atomowej. No i broń masowego zniszczenia, no to była bardzo blisko do zastosowania.
No i to się stało, no jak z tego wyszli? No wyszli z tego w ten sposób, że i Gruzję, i tę zachodnią Ukrainę, Krym opanowali i teraz zostaje, co, jak tego szczura Putina można wypuścić z tej pułapki. No, to Niemcy nie bardzo im na tym zależy, tak? Niemcy się boją, mają tą ropę, ciągle dostają. No jeżeli Putin by rzucił jakąś tam bombę nuklearną, no to Amerykanie przypuszczalnie by nie rzucili bomby na Rosjan, tylko by wypuścili wszystkie te samoloty wojenne, zaczęliby walczyć tą konwencjonalną bronią, bo w latach 60., 70., 80., no to te budowanie tych głowic nuklearnych, gdzie tam Rusy mają 6-7 tysięcy, Ameryka też ma 6-7 tysięcy, Francja ma tam paręset czy parę tysięcy, no ale to wtedy wszystko polegało na tym, że Ameryka wiedziała, że Ruscy wiedzą, że jak jedna strona rzuci, no to druga strona rzuci, to wtedy ta pierwsza strona znowu rzuci i będą się tak rzucali, że po prostu zostanie smród, brud i ubóstwo i będzie kamień na kamieniu nie zostanie. I takie było to zastraszanie. Teraz nawet jeżeli Putin chciałby zastraszyć, no to odzewem amerykańskim czy NATO nie będzie ta sama atomówka, tylko będzie po prostu dywanowe bombardowania jakieś rosyjskich militarnych czy instalacji czy tych żołnierzy, którzy są na Ukrainie na teraz. No 7 tygodni tego morderstwa, tego terroru, tego w zasadzie bardzo nieprzyjemnej, no i tragicznej sytuacji. No ale większość w Rosji już tam się zorientowała. Zorientowała się, że to jest wszystko bez sensu. Ludzie naokoło Putina, no i Rosjanie. Rosjanie też zaczynają, zwykli tacy szarzy kowalscy zaczynają dochodzić, muszą sobie zdawać sprawę, że to wszystko jest bez sensu. No i teraz jak Putin może z tego wyjść? No, on się zagryza i wścieka, szczególnie po tym, jak Biden zaczął nawoływać, żeby go usunęli. No, to prezydent amerykański to w sumie nielegalnie to mówi, bo w konstytucji jest napisane, że nie można podżegać do usuwania głowy państwa jakiegoś innego kraju. No, Ukraińcy walczą, doświadczyli tej okupacji, tego najścia. To jest tragiczne. Wtedy, kiedy na Kubie była cała ta sytuacja, no to John Kennedy właśnie powiedział, że trzeba Chruszczowowi zostawić jakąś alejkę do wyjścia. No i teraz wygląda na to, że też chyba Putin będzie musiał znaleźć tą alejkę do wyjścia. No on politycznie to już jest skończony. Naród i Rosja jako taka nie jest zniszczona, jakoś się odbudują. Putina się nie da odratować, no ale Rosja się odratuje. Rosja i naród rosyjski się uratuje. No tam też jest sporo, większość jest nadzieja, że jest większość normalnych ludzi. Zdrowia dla normalnych. Pozdrowienia dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. W Ameryce nie głosujcie na Bidena. W Rosji, jeżeli jesteście, nie głosujcie na Putina. No, na Ukrainie, tam też cała ta sytuacja jest dosyć dziwna. W Polsce głosujcie na konserwatystów, nie na socjalistów.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla socjalistów, przestańcie głosować na lewicę. Lewica to jest wszędzie smród, brud i ubóstwo.